Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. A zaczynamy od orędzia prezydenta Polski Andrzeja Dudy do narodu. Szanowni Państwo, w ostatnich miesiącach wokół wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego narosło wiele wątpliwości. Wywołały one niepotrzebne spory i emocje. Polacy oczekują od polityków pracy na rzecz dobra wspólnego i rozwoju państwa, nie zaś kłótni i awantur. 29 maja tego roku, gdy w Pałacu Wilanowskim w Warszawie odbierałem zaświadczenie o wyborze na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, apelowałem, by ważne dla ustroju Polski decyzje nie były podejmowane w okresie zmiany władz państwowych, ponieważ mogą one rodzić w przyszłości wiele problemów. Niestety, Sejm poprzedniej kadencji nie przychylił się do mojej prośby i dokonał wadliwego prawnie wyboru osób, kandydatów na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego, naruszając tym samym również dobry obyczaj polityczny. Nie można zgodzić się na dokonaną tuż przed wyborami zmianę prawną, która miała na celu jednostronne upolitycznienie Trybunału, bo przecież instytucja ta powinna być pluralistyczna i politycy powinni tę zasadę bezwzględnie szanować. Tego oczekują od nich przecież obywatele. Aby zakończyć niepotrzebne waśnie podważające autorytet najważniejszych instytucji państwa polskiego, stojąc na straży konstytucji i ciągłości władzy państwowej, postanowiłem odebrać przysięgę od sędziów wybranych wczoraj. Kierowałem się przy tym wolą nowo wyłonionego Sejmu, w którym Polacy pokładają tak ogromną nadzieję na naprawę Rzeczypospolitej. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że przychylam się do opinii wyrażonej przez obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego o potrzebie debaty nad zmianami procedury wyboru sędziów. Dlatego też w ramach Narodowej Rady Rozwoju zamierzam powołać zespół, którego celem będzie wypracowanie zasad wyboru sędziów oraz funkcjonowania Trybunału. Tak, by w przyszłości nie pojawiły się żadne wątpliwości co do jego bezstronności. Chciałbym do tego dialogu zaprosić przedstawicieli wszystkich partii politycznych, byłych sędziów Trybunału, ekspertów od prawa konstytucyjnego i inne zainteresowane podmioty. Liczę na to, że dzięki tej inicjatywie uda nam się wspólnie zapobiegać podobnym sporom w przyszłości. Szanowni Państwo, to decyzje narodu i jego przedstawicieli powinny być w pierwszej kolejności podstawą inicjatyw ustawodawczych. To istota demokracji. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejsza decyzja także zbliża nas do realizacji tego celu. Składając przysięgę prezydencką, ślubowałem, że dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem, że swoje osobiste cele podporządkuję całkowicie służbie społeczeństwu. Dlatego podjąłem tę decyzję w imię dobra wspólnego, w imię budowy sprawiedliwego i uczciwego państwa. Dziękuję. Ustawa o wyborze sędziów Trybunału autorstwa PO-PSL częściowo niezgodna z konstytucją, tak orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. Sprzeczny z ustawą zasadniczą był wybór dwóch sędziów w miejsce tych, których kadencja kończy się w grudniu. Atmosfera przed Trybunałem Konstytucyjnym od samego rana była gorąca. Przed budynkiem pikietowali zwolennicy i przeciwnicy ostatnich zmian personalnych w Trybunale. W Trybunale Konstytucyjnym stawiło się czterech nowych sędziów, wczoraj powołanych przez Sejm i zaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Marszałek Sejmu zwrócił się z wnioskiem o odroczenie rozprawy, gdyż teraz Trybunał mógł wyznaczyć szerszy, a nie okrojony, pięcioosobowy skład. Taką możliwość po godzinnej naradzie Trybunał odrzucił. Ze względu na wagę problemów konstytucyjnych będących przedmiotem rozpoznania, zachodzi potrzeba niezwłocznego rozważenia tej sprawy. Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś, że przyspieszony wybór przez koalicję PO-PSL pięciu sędziów miał wady. Wprawdzie trzech, którzy mieli zastąpić sędziów jeszcze w listopadzie, zostało wybranych legalnie, to kolejnych dwóch na grudzień koalicja PO-PSL wybrać nie powinna. Tego rodzaju działanie tworzy po pierwsze niebezpieczny precedens, po drugie rzeczywiście psuje procedury postępowania przed Najwyższym
organem sądowniczym konstytucyjnym. Mówi Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to Trybunał stanął po stronie Platformy Obywatelskiej i uznał, że uchwały o wyborze sędziów nie tracą ważności. Sejm Rzeczpospolitej nie miał prawa podejmowania tego typu uchwał. Podstawę prawną, którą wskazano w tych uchwałach, to tylko i wyłącznie regulamin Sejmu. Czy w takim razie należy spodziewać się, że Trybunał uzna wczorajsze uchwały nowego Sejmu także za ważne? Trybunał Konstytucyjny mógł złamać prawo, apelując o powstrzymanie się od wyboru i zaprzysiężenia nowych sędziów, wskazała z kolei Anna Surówka-Pasek z Kancelarii Prezydenta. W pewien sposób stanowi naruszenie artykułu 10 Konstytucji mówiącego o trójpodziale władzy i o tym, że władza sądownicza i władza ustawodawcza są władzami niezależnymi. To sytuacja kuriozalna. Tak całą sprawę ocenia politolog dr Andrzej Hejle. Nad ustawą pracowali sami sędziowie obecnego Trybunału. Sami więc oceniają prawo, które tworzyli. Mało tego, to prawo dotyczy właśnie ich. No, z całą pewnością nie można tego nazwać sytuacją prawidłową w państwie. Dziś Trybunał przyznał się do błędu, stwierdzając, że ustawa przeforsowana przez PO-PSL nie do końca była zgodna z konstytucją. W zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa odpowiednio 2 grudnia 2019 roku, jest niezgodny z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. A więc PO mogło zgodnie z prawem wybrać tylko 3 sędziów, których kadencja już upłynęła. Wybór 2 sędziów był niekonstytucyjny. To nie daje jasnego stanowiska w tej sprawie, uważa prawnik profesor Jakub Stelina. Można bronić tezy, że właściwie należało całą procedurę powtórzyć, no ale można też bronić tezy, że tych jednak 3, którzy byli wskazani na listopad, no tych trzeba byłoby powołać. Według sędziów Trybunału prezydent Andrzej Duda powinien przyjąć ślubowanie nowych sędziów. Taki obowiązek należy zrealizować niezwłocznie. Z wyroku nie wynika niekonstytucyjność działań prezydenta, uważa Marek Ast. Niezwłoczność jest pojęciem też prawnym i dosyć pojemnym, także w tym wypadku trudno jest ocenić, co Trybunał miał na myśli. Na pewno nie miał na myśli niekonstytucyjność postępowania prezydenta w tej sprawie. Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem sędziowie wybrani przez PO-PSL sędziami są, bo prezydent nie uczestniczy w procedurze ich wyboru, ale orzekać ciągle nie mogą, bo nie złożyli ślubowania. W innej sytuacji są za to sędziowie, którzy wczoraj zostali wybrani przez Sejm i zaprzysiężeni przez prezydenta. Ministerstwo Zdrowia rozważa legalność sprzedaży pigułki śmierci dzień po. Resort zlecił analizy dotyczące przepisów dopuszczających je do sprzedaży bez recepty osobom powyżej 15 lat. Minister Konstanty Radziwiłł zapowiedział także szybkie opracowanie mapy potrzeb zdrowotnych Polaków i modernizację systemu opieki medycznej. Przygotowanie mapy zdrowotnych przyspieszy i usprawni wykorzystanie unijnych funduszy, zwłaszcza w leczeniu specjalistycznym. Ponadto jedną z pierwszych zmian, jakie resort zdrowia zamierza wprowadzić w ekspresowym tempie, jest projekt bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia. Już za tydzień trafi on do konsultacji społecznych. Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, to jest projekt adresowany do wszystkich osób starszych. Dlaczego tak? Dlatego, że chodzi o to, żeby uniknąć jakichkolwiek obciążeń dla z jednej strony osób, których to dotyczy, a z drugiej również tych, którzy będą uczestniczyć w tym procesie, to znaczy lekarza, aptekarza, czyli żeby uniknąć konieczności chodzenia po jakieś zaświadczenia, zbierania papierów. Mówił minister Konstanty Radziwiłł. Szef resortu zdrowia jest niezadowolony z funkcjonowania NFZ-u. Ocenił go jako instytucję biurokratyczną i nieprzyjazną pacjentowi, która musi zniknąć. Pozostanie za to składka zdrowotna, która zmieni się w podatek ściągany przez ZUS. Minister Konstanty Radziwiłł zadeklarował, że będzie respektować porozumienie zawarte ze środowiskami pielęgniarek, mimo iż poprzednia ekipa nie zarezerwowała na ten cel wystarczających środków. Zapowiedział również, że utrzymany zostanie ten sam co obecnie poziom kontraktacji świadczeń medycznych. Dziś już właściwie jest pewne, że w przyszłym roku nie będzie kontraktowania, tego powszechnego kontraktowania w połowie roku. Decyzja o tym, aby umożliwić aneksowanie wszystkich umów
o nie więcej niż rok w praktyce, no ewentualnie w połowie, do połowy 2017 roku w zasadzie już zapadła. Mimo szumnych zapowiedzi rządu Ewy Kopacz nie uda się za to uruchomić pełnej informatyzacji w służbie zdrowia od przyszłego roku. Chodzi o wprowadzenie systemu elektronicznych recept, skierowań, zwolnień i zleceń lekarskich, a także internetowego konta pacjenta. Jak ocenił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, program ma duże opóźnienia i jest niedofinansowany. Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Paweł Tamborski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Swoją pracę zakończy z końcem grudnia bieżącego roku. Paweł Tamborski został powołany na prezesa GPW przez walne zgromadzenie giełdy pod koniec czerwca 2014 roku. Pod koniec lipca zgodę na objęcie przez niego tej funkcji wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego. Zadaniem, jakie postawił przed Tamborskim ówczesny minister skarbu Włodzimierz Karpiński, było zwiększenie atrakcyjności rynku. W przeszłości ustępujący prezes Giełdy Papierów Wartościowych był wiceministrem skarbu. Premier Beata Szydło rozpoczęła swoją drugą wizytę zagraniczną. Gości w Pradze, gdzie trwa szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej. Politycy uzgodnili już utworzenie Grupy Przyjaciół Schengen. Jej celem będzie zablokowanie wszelkich prób ograniczenia swobody przepływu osób wewnątrz wspólnoty, o czym spekuluje się po zamachach w Paryżu. Wizytę w Pradze szefowa polskiego rządu rozpoczęła od spotkania z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Beata Szydło będzie też rozmawiać w cztery oczy z prezydentem Korei oraz z premierem Czech. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej poruszy temat przyszłości strefy Schengen. Ma to związek z kryzysem migracyjnym. Kraje naszego regionu będą starały się akcentować, że strefa Schengen jest zależna od efektywności kontroli granic zewnętrznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. W ubiegłym tygodniu Holandia wystąpiła z propozycją powołania mini-strefy Schengen, obejmującej kraje Beneluxu, Niemcy i Austrię. Czeski premier Bohuslav Sobotka wskazał, że Czechy, Polska, Słowacja i Węgry odrzucają ideę ograniczenia strefy Schengen do mniejszej liczby krajów. Na szczycie będzie też mowa o Unii Energetycznej. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej zwrócili się do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, by włączył ten temat do programu grudniowego szczytu Unii Europejskiej. W dorocznym orędziu Władimir Putin sporo miejsca poświęcił aktualnej polityce zagranicznej Rosji. Poruszane tematy to konflikt Moskwa-Ankara, interwencja Rosji w Syrii czy terroryzm. Wystąpienie przed rosyjskim parlamentem jest jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych w Rosji. Prezydent informuje o głównych kierunkach polityki rosyjskiej i strategii rozwoju kraju. W tym roku wiele uwagi poświęcił konfliktowi z Turcją. Władimir Putin nawiązał do zestrzelenia rosyjskiego bombowca Su-24 przez tureckie F-16. Jeśli ktoś, popełniając podłą zbrodnię wojenną, zabójstwo naszych ludzi, sądzi, że sprawa skończy się na pomidorach czy jakichś sankcjach w sferze budowlanej czy innych, to głęboko się myli. Prezydent poświęcił wiele uwagi sytuacji w Syrii, a także walce z terroryzmem. Tylko pamiętajmy, że władze Federacji Rosyjskiej terroryzm rozumieją nieco inaczej niż nasze kraje Zachodu czy kraje Paktu Północnoatlantyckiego. W rozumieniu Rosji terrorystami są również także narody, przynajmniej niektóre narody, które walczą o swoją niepodległość z poszczególnymi reżimami. I tak jest rzeczywiście w Syrii. Wskazuje dr Sławomir Węgrzynowicz i wyjaśnia, że w Syrii Władimir Putin prowadzi grę w kilku wymiarach. Wspiera swojego sojusznika Baszara al-Sadra, prezydenta Syrii. Z drugiej strony umacnia swoją pozycję w Azji Środkowej, także dzięki bazom utrzymywanym rosyjskim w Syrii. Z drugiej strony Władimir Putin, interweniując w wojnę domową w Syrii, wraca do gry, dyplomatycznej gry i staje się partnerem dla Zachodu. Władimir Putin ocenił położenie rosyjskiej gospodarki jako skomplikowane, lecz nie krytyczne. Polityk podkreślił, że Rosja powinna być gotowa na to, że przez dłuższy czas ceny ropy naftowej nie wzrosną, a ograniczenia zewnętrzne, czyli sankcje, mogą się przeciągnąć. Brytyjskie bombowce Tornado dokonały pierwszego nalotu na cele tzw. państwa islamskiego w Syrii. Bombardowanie przeprowadzono zaledwie kilka godzin po tym, jak parlament wyraził zgodę na naloty RAF w Syrii. Ponadto Londyn wysyła dodatkowo 8 samolotów bojowych na Cypr, skąd będą startować do ataków na cele islamistów.
ponad 10 godzin burzliwej debaty. Należy odpowiedzieć na wezwanie naszych sojuszników. Działania, które proponujemy, są legalne. To jest konieczne, by nasz kraj był bezpieczny. Jest mało prawdopodobne, by rozszerzenie brytyjskich bombardowań coś zmieniło. Protesty przed parlamentem. Naloty nie powstrzymają tak zwanego państwa islamskiego i terroryzmu. Zostanie zabitych więcej niewinnych ludzi. O zgodzie parlamentu zdecydowało niewiele głosów. I w przeciągu kilku godzin po głosowaniu samoloty RAF wystartowały z bazy na Cyprze, by dotrzeć nad Syrię. Atakowano pola naftowe. Brytyjski minister obrony twierdzi, że skutecznie. Syria to kolejny kraj, gdzie Brytyjczycy będą walczyć z dżihadystami. Londyn już od ponad roku bierze udział w nalotach na islamistów w Iraku. Tymczasem szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry oświadczył, że wojny z państwem islamskim nie da się wygrać jedynie poprzez ataki z powietrza. Jego zdaniem konieczny jest udział sił lądowych. Jeżeli nie będzie wdrożona faza lądowa, no to tutaj siły powietrzne by musiały prowadzić to działanie bardzo długo, ale tutaj pewnie to w następnym pytaniu się pojawi, że kwestia użycia wygrania wojny wyłącznie z powietrza jest kompletnie niemożliwa. To się nie udało Amerykanom przy totalnym panowaniu w powietrzu nad Afganistanem, podobnie w Iraku, jednak bez tego komponentu lądowego jakiegokolwiek, żadnej wojny się nie wygra. Mówi profesor Aleksander Głogowski. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby zachodnie państwa zdecydowały się na otwartą wojnę lądową po doświadczeniach w Iraku czy Afganistanie. W Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia księdza Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym odbyły się warsztaty medialne. Ich organizatorami były Telewizja TRFAM, Radio Maryja oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia. Warsztaty medialne pod tytułem Zrozumieć media cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dziś specjaliści z Telewizji TRFAM, Radia Maryja oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej gościli w miejscu piastowym. Mówi dyrektor tamtejszego zespołu szkół ponadgimnazjalnych, ksiądz Leszek Przybylski. Chcemy, abyśmy doświadczyli troski o właściwe rozumienie naszej ojczyzny, o właściwą świadomość obywatelską. By to było możliwe, musimy też umieć odczytywać to, co mówi do nas telewizja. Młodzi ludzie mają okazję zobaczyć, jak wielkie znaczenie w telewizji ma światło, dźwięk czy chociażby makijaż. Mogą też spróbować swoich sił przed kamerą, wcielając się na przykład w rolę dziennikarza czy prezentera. Udział w warsztatach medialnych to dobra okazja ku temu, aby poznać podstawy tworzenia tekstów prasowych oraz informacyjnych. Strona warsztatowa, możliwość współuczestnictwa w tworzeniu programów, informacji, jednocześnie też uczy, w jaki sposób są one przygotowywane, montowane, czy w jaki sposób stają się produktem. Wyjazdowe warsztaty na zaproszenie dyrektorów szkół są organizowane w całej Polsce. I to już wszystkie wiadomości w głównym wydaniu Informacji Dnia, a kolejne przekażemy Państwu po apelu jasnogórskim. Zapraszam, do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Przyczka. W naszym programie czas na informacje o pogodzie. Noc w Polsce chłodna. Termometry wskażą od 1 do 6 stopni. Jutro w ciągu dnia niewiele więcej, bo od 6 do 10. We wschodniej połowie kraju zapowiada się pogodnie i sucho. Z kolei w zachodniej pochmurno i mokro. Wiatr dość silnie będzie wiał z południowego zachodu. A ciśnienie wyniesie około 1027 hektopaskali i będzie się wahać. A jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach? O tym już za chwilę. Zapraszam. W sobotę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane z przejaśnieniami. Więcej chmur z opadami na północy i na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 6 stopni na wschodzie do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu. W niedzielę w południowej połowie kraju pogodnie i sucho, z kolei na północy pochmurno z opadami. Temperatura maksymalna będzie oscylować w przedziale od 8 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr silny i porywisty z południowego zachodu.